Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku, a dzisiaj zapraszam Was na walkę, dwóch tuszy do rzęs, które tak naprawdę mają praktycznie takie samo działanie, ale cenę troszeczkę inną. A do tego możecie wziąć udział w rozdaniu, gdzie nagrodą główną będzie podkład od NAM, który testowaliśmy całkiem niedawno, także jeżeli jesteście ciekawi, który tusz wygra, jak zdobyć ten podkład, to zapraszam Was do oglądania. Tak jak wspomniałam, zrobimy sobie dzisiaj wojnę. Wojnę dwóch tuszy do rzęs, gdzie jeden jest po prostu mega, mega tani, a drugi za to mega, mega drogi. A mowa będzie, słuchajcie, o tuszu od Lancome, to jest Lash Idol. Jest to tusz, który ma nam zapewniać po pierwsze podkręcenie, wydłużenie, pogrubienie, rozdzielenie. Mówiłam o podkręceniu? Chyba mówiłam. Do tego ma nam zapewnić piękny wachlarz rzęs przez 24 godziny. Rzęsy mają, znaczy tuż ma się rzęs nie osypywać. W ogóle jest to taka bardzo ultra lekka formuła, która podobno fantastycznie zmywa się z naszych rzęs. I jak widzicie, szczoteczka jest specjalnie wyprofilowana w ten sposób, że ma rzęski różnej długości i różnej grubości, dzięki czemu właśnie dociera nawet do tych najkrótszych rzęs. I właśnie pięknie je podnosi, pięknie je podkręca, wydłuża, no cuda tam robi. Natomiast druga maskara, która kosztuje 31 zł normalnie, natomiast promocji możemy już ją dorwać nawet za 15 zł. Jest to Eveline Superfilm Mascara, jest to nowa maskara, nowy tusz do rzęs, który ma bardzo cieniutki aplikator. Tamta szczoteczka jest silikonowa, ta natomiast jest taka z tradycyjnego, normalnego włosia. No i też ma po pierwsze wydłużyć nam rzęsy, ma sprawiać, że będą pięknie rozdzielone, że nie będzie grudek, że też się będzie trzymał nie wiadomo ile. Oba tusze mają się nie rozmazywać. No powiem Wam same ochy, achy, a jak będzie naprawdę, to się o tym przekonamy, bo może faktycznie nie warto przepłacać i wydawać 149 zł, bo chyba Wam nie powiedziałam, że tyle ten tusz kosztuje. No wystarczy wydać na przykład 15, czyli 10 razy mniej i mieć tusz od Eveline. Jak wiecie, jestem wielką fanką tuszy, więc zobaczymy, czy faktycznie nam będą pięknie rozdzielać, pogrubiać, bla bla bla. Tak jak wspomniałam również, dzisiaj zaczyna się rozdanie, gdzie do wygrania będzie podkład do twarzy, który testowaliśmy ostatnio. Jest to ten NAM Smart Flawless Foundation w kolorze 02N Naked. I to jest ten podkład lekki, który ma pięknie osadzać się na naszej twarzy bez tworzenia tego efektu maski, który ma w inteligentny sposób zapewniać nam odpowiedni poziom zmatowienia, taki jaki chcemy, poziom krycia jaki chcemy, czyli wiecie, ile po prostu nałożymy tego produktu, taki efekt uzyskamy bez dodatkowego obciążania skóry. Także jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie wziąć udział w rozdaniu, to słuchajcie dalej, potem podam Wam wszelkie szczegóły związane z zasadami, co zrobić, żeby wygrać ten oto podkład. Podkład był stosowany wyłącznie raz w trakcie testu, także jest to praktycznie nowy. W żaden sposób Wam nie zaszkodzi, także myślę, że warto wziąć udział w rozdaniu, jeżeli macie ochotę oczywiście przetestować sobie ten podkład. Myślę, że nie ma sensu przedłużać. Bierzmy się za testowanie, za sprawdzanie, czy warto wydawać 150 zł, czy wystarczy wydać powiedzmy, że 30. Ja Was do siebie przysunę już jak najbardziej się da, żebyście dobrze widzieli rzęsy, no bo to właśnie o to chodzi, żebyście je najlepiej widzieli, nie mnie. I teraz słuchajcie, jak już jesteśmy w takiej bliskości, że tak powiem, to postaram się Was teraz zahipnotyzować i przekonać do tego, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeżeli uczynicie to właśnie teraz i zostaniecie po prostu ze mną na dłużej. Pamiętajcie, że filmy pojawiają się zawsze dwa razy w tygodniu, raczej rzadko się zdarza jakieś odstępstwo, no i że dzięki klikaniu dzwoneczek będziecie mogli otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Jak widzicie, w ogóle ja mam makijaż praktycznie skończony, nie mam zrobionych tylko rzęs i w ogóle spójrzcie, jaka twarz wygląda tak bezpłciowo troszeczkę, nie? Taka kompletnie pozbawiona wyrazu, jak jednak rzęsy dają dużo tego efektu do tego finalnego, jaki nam daje pełen makijaż. Tak po prostu, no mówię, no te rzęsy są takie, te oczy są takie kompletnie bez wyrazu.
I słuchajcie, prawą stronę pomalujemy sobie tuszem od Lancome, natomiast lewą zrobimy sobie od Everline. I no i zacznę w tym momencie chyba już właśnie od Lancome i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja Wam jeszcze wspomnę, że jeżeli nie widzieliście ostatnich ulubieńców, to serdecznie Was tutaj odsyłam. Tam pokazywałam Wam moją nową miłość. Jest to baza pod tusz do rzęs Yves Saint Laurent. Baza ma, słuchajcie, różowy kolor, silikonową szczoteczkę. Ona po aplikacji bardzo szybko staje się przeźroczysta, także nie pozostawia nam koloru na rzęsach, a naprawdę daje piękny efekt uniesionych, piękny efekt pogrubionych rzęs. No ale to już jest droższa baza, bo kosztuje ponad 100 zł, także jeżeli chcecie sobie o niej posłuchać, to odsyłam Was, tak jak mówiłam, do ulubieńców. Zapomniałam, że mam taki kadr bliski i tutaj Wam gdzieś pokazuję, więc nie widzicie. Dobra, bierzmy się, słuchajcie, za malowanie. Ja jeszcze sprawdzę sobie w podglądzie, czy wszystko dobrze widzicie, chyba widzicie. Tak jak mówiłam, szczoteczka jest silikonowa, więc z tych moich ulubionych. No i ja tutaj mam lustereczko z Bourjois, z tego tuszu Volume Reveal. I to jest naprawdę, powiem Wam, że uwielbiam ten tusz właśnie za opakowanie. O ile sam tusz jest taki już, bo kiedyś był świetny, tak teraz już jest taki... Tak kiedyś naprawdę był rewelacyjnym tuszem, ale lustereczko jest świetne do malowania rzęs. Także bierzmy się i zobaczymy. Zrobiłam sobie cieniusieńką kreskę tylko cieniem, żeby Wam nie psuć tego całego efektu. Ten tu pod to oczywiście pancake, ale już się kładzie, więc będziecie dobrze słyszeć. Dobra, malujemy. I będę go nakładać zygzakowatym ruchem i starać się jak najmocniej ten tusz też, słuchajcie, przeciągnąć. Jak widzicie, tuszu nie nakłada się wiele. I tak, słuchajcie, wygląda pierwsza warstwa tego tuszu. Jak widzicie, rzęsy są ładnie rozdzielone. Ja tutaj mam lustereczko. Rzęsy są ładnie rozdzielone, są wydłużone. Od razu mam też wypaciane oko. Ale, w sensie powiekę, ale nie są jakoś, powiem Wam, spektakularne. Są troszeczkę podkręcone, bo już są widoczne, a nie używałam tutaj żadnej zalotki. Jak wiecie, ja zalotka to już mój przyjaciel na stałe, ale muszę przyznać, że już ten pierwszy efekt, efekt pierwszej warstwy wcale nie jest taki zły, ale lecimy od razu z drugą warstwą, żeby nam ten tusz nie zasechł. I tak wygląda, słuchajcie, druga warstwa. Rzęsy są już faktycznie mocniej widoczne, ale automatycznie, słuchajcie, rzęsy są już trochę oblepione. To, co na pewno nie mogę powiedzieć, to to, że rzęsy są, słuchajcie, wydłużone, bo musicie przyznać, że pomimo tego, że są widoczne, gdybym miała grubszą kreskę narysowaną, zrobioną linerem, no to myślę, że tego efektu takiego by już widocznego nie było. No ale póki co wydaje mi się, że jest ładnie. No mówię, są pogrubione. Są lekko sklejone, jak mi tu przeschnie tuż, to zbiorę go z powieki. No ale nie ma jakiegoś takiego efektu wow, nie ma takiego mocnego wydłużenia. No więc tak wygląda efekt z Lancome. Myślę, że może być lekka rozczarowujący. Owszem, rzęsy są ładne, tak się oddalę trochę. Są ładnie widoczne, ale no nie ma tego ładnego, bardzo ładnego efektu. Ja sobie teraz szybciutko przetrę i żeby tutaj nam nie psuło. Okay. Łatwo się ściera. Ja Wam ze swojej strony, ponieważ już używałam tego tuszu, to powiem, że tusz dość łatwo się zmywa, aczkolwiek jak wiecie, że ja mam oczyszczenie wieloetapowe, no to mam na początku zawsze problem, żeby domyć ten tusz. Samym jakimś, wiecie, olejkiem czy preparatem, który rozpuszcza tą pierwszą warstwę makijażu. Więc tu faktycznie gdzieś jest tak nie do końca. Rzęsy troszeczkę opadają w dół, minimalnie, więc ta różnica jest praktycznie niewidoczna. Ale to, co jest na pewno, to się tuż faktycznie nie rozmazuje, tuż się nie osypuje, więc tutaj możecie mieć gwarancję, że się ładnie utrzyma. Jeżeli chodzi o Everline, no to już Wam mówię co. I biorę się od razu za lewe oko. To po pierwsze, ta szczoteczka jest tak cieniutka,
że ja mam zawsze olbrzymi problem, żeby i w ogóle długa, więc mam problem, żeby precyzyjnie złapać rzęsy i precyzyjnie, wiecie, je wydłużyć, bo dla mnie to jest zawsze istotne, żeby złapać te rzęsy u nasady i jak najmocniej przeciągnąć w górę. A w związku z tym, że ona jest taka cienka, to nie będę ukrywać, że stanowi dla mnie to troszeczkę problem. Do tego tuszu nakłada się bardzo mało. No ale dzięki temu też nie mamy tego efektu osypania. Ale już przy pierwszej warstwie zobaczycie, że te rzęsy są dużo bardziej wydłużone. Dużo mocniej może wydłużone, o tak powinnam powiedzieć. O. Okay. I są, pomimo tego, że są cieńsze, to jednak ten efekt jest już bardziej taki wyrazisty, tak? Bo rzęsy są naprawdę długie i naprawdę mocno widoczne, więc na przykład jak mamy jakiś dłuższy, grubszy liner, no to spójrzcie, że już te rzęsy są naprawdę tak mocno widoczne. No ale mówię, dość ciężko się nim pracuje, bo jest bardzo cienka ta szczoteczka, bardzo długa. Także lecę z drugą warstwą i zaraz Wam powiem o zasadach rozdania. Ale powiem Wam, że faktycznie ten tusz jest jakiś taki suchy, że ciężko się go nabiera i on tak... Ale może to też właśnie nie powoduje tego efektu zlepienia rzęs, tylko mam wrażenie, że mi ta szczoteczka po prostu... No, przelatuje. No ale spójrzcie, jaki jest piękny efekt faktycznie wachlarza. Jeśli mam być szczera, to pomimo tego, że te rzęsy widać, że są cieńsze, to efekt, jaki daje nam ten tusz od Eveline, podoba mi się zdecydowanie bardziej. Naprawdę ta szczoteczka pozwala nam tak wydłużyć maksymalnie rzęsy, że pomimo tego, że nie używałam zalotki, one są naprawdę bardzo ładnie podkręcone i musicie przyznać, że te rzęsy są dużo takie bardziej spektakularne, że mamy efekt sztucznych rzęs, aniżeli w przypadku tego tuszu od Lancome, a widzieliście, że technikę miałam taką samą. Piszcie w komentarzach, który tusz Wam się bardziej podoba, czy dla Was wygrywa Lancome, czy dla Was wygrywa Eveline. Mówię, jeżeli ja bym miała decydować, to mi się zdecydowanie bardziej podoba ten efekt z Eveline, ponieważ rzęsy są po prostu dłuższe, są bardziej wydłużone, czego nie dał nam tusz z Lancome. Daje nam to, kiedy używamy zalotki, kiedy używam tej bazy, no ale tak sauté to niestety nie ma takiego ładnego efektu. Tu mi natomiast brakuje pogrubienia. Ale jeżeli chodzi o ten efekt wydłużenia, podkręcenia, to tu jest zdecydowanie ładniej i te rzęsy są też mniej oblepione. Także moi drodzy, czy ja tu muszę coś czyścić? Troszeczkę. Także czyszczę i zaraz do Was wracam. Ok, ale zanim przejdziemy już dalej, słuchajcie, to powiem Wam, jakie są zasady rozdania. Rozdanie zaczyna się właśnie w tej chwili, czyli 17 stycznia i trwa do 27 stycznia do godziny 18. Jeżeli chodzi o zasady, no to po pierwsze, musicie być subskrybentem mojego kanału, no to jest oczywiste. Pamiętajcie, żeby polubić 3 ostatnie filmy, które pojawiły się na moim kanale. No i pozostawcie komentarz o treści biorę udział. Także są 3 zasady. Subskrypcja, polubienie 3 ostatnich filmów i komentarz biorę udział. Myślę, że zasady są bardzo proste, nagroda całkiem kusząca, a może będzie coś jeszcze w opakowaniu, które otrzymacie w paczce z tym podkładem, jakiś mały gratisik, kto wie. Także pamiętajcie, żeby brać udział w rozdaniu. Rozdanie, tak jak mówię, trwa do 27 do godziny 18. 28 pod piątkowym filmem podam, znaczy pod piątkowym, pod tym filmem w piątek podam Wam wyniki rozdania, także myślę, że warto brać udział. No a wracając do tych tuszy, moi drodzy, no to cóż, no tak jak mówię, ja jestem zwolennikiem tego lewego oka, gdzie te rzęsy są ładnie wydłużone, gdzie te rzęsy są takie
ładnie podkręcone, no bo mam wrażenie, że właśnie tutaj, gdzie mieliśmy ten tusz z Lancome, to te rzęsy są takie płaskie, a tutaj są ładnie wywinięte, ładnie rozdzielone, także zdecydowanie jestem zwolennikiem tej lewej strony, tak jak mówię, piszcie, co Wy na ten temat sądzicie. No i cóż, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że taka wojna Wam się podobała. Tak jak mówię, napiszcie koniecznie w komentarzu, czy macie te tusze, czy może ja coś źle robię, może w sumie każde rzęsy są tak naprawdę inne. Także piszcie koniecznie, jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, a my widzimy się w kolejnym odcinku i pamiętajcie również o rozdaniu.